Zadeka z tym patar. Sycy mu normalną, a mu nie zdecha. Żon od innych, a mu nie da. Potem nie idzie do pustecznie zba. Krzyży, krzyży, kiedy ta sztata zła. Głos, głos, nie zrobi się o lapa. Czy jest umami, nie da do kasy katka. Kurde, kiedy my się zrobiliśmy na odlocie? Ale nie w naszym roku. Nie. To było jakoś na początku tego. Na początku tego roku? Jakoś tak, nie pamiętam. To był zlot ten, co nagrywali klip. Aha, no to było w marcu. Tak. W marcu. Tak. Chcesz live'a prowadzić? Mogę. Dobra, tylko musisz tak w pionie trzymać, nie? Może coś mówić, bo tam coś piszą nawet. W górę. Co? Lewa w górę. Lewa w górę. Dokładnie. A powiedz, jak masz na imię? Dominik. Dominik. Jarek. Mateusz. Mateusz. I powiedz, widzieliśmy się na tym zlocie, ja byłem Beton. Beton. No, jakoś tak. I tam wtedy ktoś był jeszcze na kładzie? Zdjęcia robiliśmy? Było zdjęcie jakieś robione. Z tatą byłeś? Nie. Sam byłeś? Sam byłem. Czy ja zdjęcia nie, bo ja mam wtedy stary telefon. Aha. I mówisz, kurde, dopiero teraz na ten sezon kupiłeś sobie tak, 125. Tak. Na ten sezon dopiero. Kurczę, ale powiem ci, fajna jest. Ja już kiedyś taką jeździłem, wiesz? Już ktoś kiedyś miał, tylko nie pamiętam, czy to... Taka niebieska, pamiętasz? Nie wiem. No, coś, taka niebieska była. Kojarzy. Czyli marzenia się spełniają. Dokładnie. Wystarczy chcieć. Wystarczy chcieć. I ile dałeś? 11. 11 koła. 2000 który? 10. No to świeży, nie? No tak w miarę. No. Swoje mankamenty ma, ale jak na swoje też lata, nie? No. 14. A VMAX ile tam pójdzie ci tak na luzaku? Jak jechałem sam, to wycisnąłem 124. No to ładnie. No. Ja tamtą wycisnąłem chyba na 110, ale tak na krótkim odcinku, nie? No tak. Super. A skąd widzieliście, że tu jestem? No, znaczy my jechaliśmy w tamtą, do parkania. No. Widzieliśmy, że patrzę, właśnie ktoś tu kuca, nie? Aha. I zawrotka, no już wiedziałem, kto stoi. Już wiadomo. No. Kurczę. Fajnie. I powiedz, od razu lepiej, nie? Na motocyklu, no, nie? Jesteś niezależny, nie? Dokładnie, no. Robisz to, co chcesz, nie? Jestem. I pamiętaj, wtedy czujesz się wolny. Dokładnie. Na motocyklu czujesz się wolny. Choć nigdy nie jesteśmy wolni, nie? Dokładnie. Nawet kolega przyznał, kiedy kupiłem R-kę, to od razu taki szczęśliwszy byłem. No. Tak to w robocie jakiś taki przygnębiony, prawko zdał, od razu szczęśliwy. Od razu szczęśliwy. No. Ja pierdzielę. A dał się goląć? A mogę dać. Tak? No dokładnie. O kurde. Przetestuję. Chłopaki, będę testował nowy sprzęt. Dominika. Tak? Tak. Dobrze pamiętam? No dobra. To lecimy. Ale powiedz, każdy, kto marzy o motocyklu i potem go ma, to jest wariat, nie? Dokładnie, no. Inni razu, ludzie powiedzą... Od razu się styki w głowie przełożą. Inni ludzie powiedzą, że jebnięty. Od razu się styki w głowie przepinają. Przepinają się, nie? Kurde, to ja ci gratuluję, kurde. Jestem szczęśliwy, że ty jesteś szczęśliwy. Czekaj, zapnę, bo już pogubię wszystko. Czyli RK 125. A jak się z tyłu wygodnie jedzie? No, nie jest zła. Nie jest źle. Nie bardzo wygodne motocykle. A gdzie dzisiaj byliście nią? Czy ja... Głównie byliśmy... Na Gniewkowie i tam na okolice. My tam z Gniewkowa jesteśmy, ja jeszcze byłem w Rojewie. Aha. A najdalej jak nie byłem, to byłem w Barcinie. O. To wiesz co, masz mnie na Messengerze?
Na Messengerze? To mnie znajdziesz i to na Blegopso, nie? No. I się spiszemy na przyszły ten i pojadę z wami ścigacza wezmę. Dobra. Albo jakbyście chcieli, no to wezmę tego i na kole trochę poupalamy. Co to pewne? 350. O, to jak już jesteś, to nagrasz na kole jak jadę. Co? Dobra. Tak? No, może jadę. Dobra. Umie odpalić? Umie. Wydech już taki był? Co? Wydech już taki był? Taki kupiłem, nie? A. Ale deby killer mam. Aha. Czekaj. Dobra. Jedynka na dół? Jedynka na dół. A jak lekko weszła? Gdzie chcemy. Także Dominik, kurde, super, że wbiłeś. Jeszcze cię z filmu pozdrawiam. Sprawa. Powiem ci, że w super biegi wchodzą, wiesz? No bo to jest ogólnie po remoncie silnika, skrzyni i napędu. Już po remoncie? No to ma 40 tysięcy najechane. Ujeny. No, a kupiłem go już po remoncie i ostatniemu właścicielowi jakby tłok wywalił. Aha. Mam cały silnik rozebrany w domu tej. No. Patrzyłem. Wszystko rozwalone. Ale zadbana, wiesz? No. Zadbana sztuka. Dlatego się skusiłem na nią. No. A jak się jedzie, jak się przepustnicę otworzy, to jaki kałach jest. Aha. No nie, no widziałeś, że ja spokojnie jechałem. No, widziałem. Odpuścisz mu gazu i lekko dodasz leciutko. Naprawdę otworzysz przepustnicę i będzie nawalał, kurde, z wydechu. O kurde. Zobaczymy, może na tym zlocie w Inowrocławiu się spotkamy. No, a kiedy on będzie? Nie wiem właśnie, bo on jest w sobotę, a ja w sobotę zawsze pracuję. I wiesz, i kurde... Obwyzina... No, okolice Inowrocławia. No. To co? Parę przelotów na kole? No możesz, dawaj. Nagrasz? Nagram. Dobra. Czyli będą profesjonalne przeloty na live'ie? Będą profesjonalne przeloty na live'ie? Tutaj czekałem na Kastra i się nie doczekałem. Byli chłopaki z miasta, no.
coś pięknego. Nikt mi tego nie odbierze. To już chyba starczy na tego live'a. To starczy chyba, nie? Patrz jak fajnie ustawione do zdjęcia, nie? Co możecie sobie zrobić? Dobra, przejmę live'a. No, masz. Jak tam byki? Siemano. Trenujcie na kole, to też tak będziecie latać, nie? Airką to z tego co słyszałem to ciężko jest, nie? Tak, airką. Ona się ściąga dość mocno. No, znaczy nie, no w ogóle ona nie ma tyle mocy, nie? Żeby... Tak jak próbował też miał airkę, to bo nie wiem, 3-4 lata temu. Tam mało ważył, to jak zestrzelił ze sprzęgła, to lekko poszło, ale szlifa wtedy miał. Ale no... Szlifa od razu. Ja to zawsze powtarzam, najlepszy do nauki wheelie motocykl to jest taki, 250, no, żeby była, nie? Co najmniej. No, co najmniej. 125 nie, bo to w dwusuwie to... No tak. No. Zależy też jakie wheelie, nie? Bo tak z pędu, albo to właśnie to jest na balans, nie? To tylko do góry i balansujesz sobie, no to jeszcze... No ale wiesz, żeby do góry... No to trzeba też moc mieć. Musi wiesz? Trochę tej mocy być, bo teraz chodzi o to, żeby przełączyć bieg u góry. No. Bo z tego biegu, co wskoczysz, to nie zabalansujesz. O 600 ścigaczem, tak. No, tak. No bo, ale jak z gazu zrobisz, to jest słabo. Lepiej ze sprzęgła, no. Wtedy biegu nie przełączasz i wtedy no to masz już taki, wiesz. Tylko się nie bać, żeby do tyłu nie spaść, nie? No, tak. Akurat... psychikę przystosować do tego. No. A wszystko przed tobą. Dasz radę, mówię ci. Najważniejsze to jest ten pierwszy krok, żeby to mieć, nie? No. A ty kiedy? Ja miałem robić, ale już mi się nie opłaca. Dla niego to lepiej już poczekać do 18 no, A2. A2 zrobić. A2? No. Jakiś no ale bez prawka też można jeździć, nie? A tam lasy fajne. No ja nie miałem prawka i jeździłem, nie? No. Taka prawda, jeździłem. Przyznaję się, jeździłem, no. Kradłem ojcu motocykl i jeździłem. Tak to było. I daleko jeździliśmy, bo wiesz, aż za Przyję jeździłem. Do Wilczyna. I to można powiedzieć, że dzień w dzień, nie? Zaraz po szkole. 175, nie? No. Ale jednak się jechało bez prawka. No. Wiecie co, ale mam chyba wlepy, kurde. Ja? No. Zobacz. Ile chcesz? No już dwie daj. A ty? Ja to super. Dzięki. To jeszcze mi zostały dwie. To jak ktoś pod tym filmikiem ładny komentarz napisze, to wylosuję najlepszy i te dwie są dla niego, bo to ostatnie wlepy Blacka. Będzie trzeba zamówić. Także widzicie, kurczę, super Yamaha na kanał wleciała i jeszcze się udało przejechać tym. Nie no, naprawdę, bo już tu tak patrzyliśmy z chłopakami, nie? Po prostu Yamaha tak zabudowała ten silnik, że wygląda to nie wygląda na 125. Może 300 jakaś, nie? No. No bo 300 kiedyś produkowali, nie? Ścigacze, nie? No, 500, a teraz nie wiem, chyba tak. Nie. Teraz to rzadkość, naprawdę rzadkość. Rzadkość, nie? Już chyba nie produkują tak seryjnie. No. O. Także widzisz, jesteś teraz, kurde, w drużynie. Już wiesz, czym to się je teraz, nie?
plecaczek, dziewczyna. Jazda na jezioro, nie? Dokładnie. No. A kazy jakie kupiłeś, powiedz? Na Piechcin trzeba jechać. Torpion. Na Piechcin. Ale na Janikowie jest fajnie. No. A na Piechcin, ty, to my w przyszłym tygodniu możemy pojechać. Na te, wiesz. Na... Tak. Tam nad jezioro. No. To jest Skorpion, nawet nie pamiętam. Skorpion, też takiego miałem. Właśnie no. Sprzedałem. Ile dałeś za niego? 800 zł. Ale naprawdę bardzo wygodny kask. No, też miałem takiego. Mięciutki, no to masz tu... Blendę masz? Wiem, ja miałem, jeździłem w nim. Mam normalnie blendę. Tylko taki czerwony, no, też z blendą miałem. Pompowane poliki masz też? Nie wiem, chyba nie. Czekaj, gdzieś tu był guzik. Nie, to nie, mrówki masz w kasku teraz. Oj, tam, oj, tam. A, tamte mrówki, to kurde. Trochę po głowie pochodzą. Super. Przewiewny? No. Panie, jak się te wszystkie wloty otworzy, to naprawdę... Słuchaj, taki przewiewny. A ty masz endurowy kask. No, kolegi pożyczyłem. No, lita, taki jak mój. Wygodny. Wygodny. No. No, dużych prędkości nie macie, no to co, nie? No tak. No. Najwyżej ci jakiś ten robaczek tam gdzieś. No, jak Google zdejmę właśnie na ten, to... Nie, no w Google jeździ lepiej. Z nim to ja maksymalnie tam 90 wycisnę. Aha, aha, no bo to już waga, nie? No. Tylko 15 koni. 15 koni, tak? Tak, tak, tak. I tu jest jeden z mocniejszych silników na 125. Tak, no ja właśnie wiem o tym. To wszystko MTEK, WRK to mają te same silniki. Aha. Właśnie kuzyn też ma MTEK, tylko że no mi bardziej właśnie tak ścisko chodzi. No, wie, ale słuchaj, bo do Supermoto to trzeba dorosnąć, wiesz? No. Zobaczysz. Wiem. Zobaczysz, że coś będzie ci w głowie tam buczało. Wiem. Zobaczysz chłopaków na supermonciakach i powiesz, kurde, wjadę tu, wjadę tam, pod krawężnik, po chodniku, no. Duży skok zawieszenia. No. I to może nawet być i 400, nie? Albo... No. Ale to chwilę jakaś, poczekać lepiej. Chwilę poczekajmy, no. Tak, zrób, myślę i może akurat jakiś Skoda Supermoto wleci, bo tak akurat zrobię na 600. Albo od razu na 600, nie? No to, dokładnie. I Willasy. Przyjedziesz tu i będziemy się uczyć. No. Ogólnie no to jest w moim sercu RK, ale moim marzeniem jest R1. R1. 2014 rok z tymi takimi oczami. Aha. Z dwie tymi, lampy. No wiem, tymi... Jak Merola. No, to są, ja to na to mówię szperacze. No wiem jak. A strasznie no. Mi się podobają te. No. Się nie CBR-ka? Nie. Nie, CBR-ka nie. Każdy ma inne upodobania, nie? No, dokładnie. A ja ci powiem, nie wiem jaki ja bym... Nie wiem, mi ta fajerka tak siedzi ta moja, że... No już jak się przyzwyczaić, no... No. Nie ma co zmieniać. No, ale ci powiem, że na ścigaczach tej samej pojemności to i podobna jest jazda. Nie, ja nie odczuwałem, jak mi kolega dał R1 na przykład, czy Gixem jechałem, to nie czułem jakiegoś tam specjalnej zmiany, nie? Chyba podróżnicy pojechali. Podróżnicy, adventurami. Starymi jakimiś fajnymi. No. A zobaczysz, jak ja będę miał motocykl. Jeszcze trochę. Chętnie zobaczę. No dobra. To do filmu to już kończymy, nie? No. To dzięki, że wbiliście. Nara. No, dziękujemy. A już powiem wam, miło mi jest bardzo, nie? Sympatycznie. Cieszę się. No. Nara.